Hejka, dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić pewną myślą, a mianowicie ja czasami, często lubię sobie ponarzekać, pomarudzić, że muszę posprzątać pokój, albo wyjąć rzeczy ze zmywarki, albo poodkurzać, no mniejsza. I wczoraj czytając pewną książkę, natknęłam się na słowo mogę. I to mną bardzo zatrzęsło, poruszyło mnie, ponieważ to jest prawda. Ja wcale nie muszę sprzątać pokoju, ale mogę go posprzątać, bo mam ręce, mam nogi i mam tą umiejętność. I tak samo ze wszystkimi innymi rzeczami. Ja mogę poćwiczyć i czuć się dobrze i zdrowo, ale wcale nie muszę. I to było dla mnie takie niesamowite. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wprawia mnie to od razu w taki nastrój wdzięczności Panu Bogu za to, że właśnie mam ręce, mam nogi, mam oczy, które widzą i nimi mogę Go wychwalać i robić mnóstwo czaderskich rzeczy. I od razu, kiedy zamieniasz wszystko na słowo mogę, mogę pójść na spacer, mogę pójść do szkoły, no teraz nie, ale zwykle mogę, i całą resztę, no od razu to taki kontekst dziękczynienia. A drugi aspekt to jest taki, że ja naprawdę mogę, a nie muszę, bo jestem córką Boga i jestem dzieckiem Bożym. I on, Jezus sam powiedział, że nie chce, żebyśmy byli niewolnikami, ale Jego przyjaciółmi. I to jest wspaniałe, czyż to nie jest wspaniałe? To jest wspaniałe. Że jesteśmy dziedzicami królestwa i naprawdę my możemy. Wszystko możemy. I to naprawdę nie ma żadnych granic. Wszystko możemy i nic nie musimy. Dlatego, bo Jezus za nas zmarł na krzyżu, a później zmartwychwstał. I to jest niesamowite. Więc chciałabym, żeby dzisiaj może, żebyście pomyśleli, jak będziecie chcieli zawsze narzeknąć sobie albo coś, żebyście zamienili każde muszę na mogę, bo możecie, bo jesteście synami i córkami Bożymi. I świat należy do Was, mimo że teraz zostajemy w domku. Także każde muszę na mogę i dajemy. Z ogniem, z Panem Bogiem, chwała Panu. Pa, pa!